Wczoraj zrobiliśmy prawie cały pierwszy rozdział. Czy dzisiaj uda się dokończyć grę? Nie wiadomo. Partiatik! Live. Mała szansa. Myślę, że na jeszcze następny stream będzie, ale zobaczymy. Tak w skrócie, w szybkim przypomnieniu pokażę dla widza, gdzie my jesteśmy. Więc tak. Tutaj z robalami. A, opuszczony dom, to jest wątek. Joga z mamuśką. Rów. Tutaj jest z holosierżantem porozmawiać. Klub nocny. Co to jest? Na komendę mam iść. Wygraj ligę 2000 PDC. Biuro Mika wyremontować. A ty. Siema Slajerowski, witam. No, pójdziemy versus Mini Mike. Fajna by była waleczka, no. Też bym obejrzał. Przynajmniej nie byłoby udawania. Nie? Tylko prawdziwy sport. Jak oceniam jak na razie? Tą grę w porównaniu do jedynki? Trudniejsza jest, jak na razie przynajmniej. Mimo, że to normal, bo nie ma wyższego poziomu jeszcze dostępnego. Ja myślę, że na hardkorze może być wyzwaniem jakimś. Żeby jest tutaj naprawdę. Czemu on po angielsku tam coś gada? Aha. Tam coś po angielsku gada, a tu reszta po polsku jest, nie wiem. Bugel? Fajnie by było, slasher. Co muzyczka zrobiła? A, to jest po prostu muzyczka, okej. Okay. Zobacz, piesek ma jeszcze 32 dni jedzenia. Więc nie mów, że nie ma jedzenia. O. Zobacz. My mieliśmy, może kogoś pobijemy przy okazji, bo to też trzeba zrobić. Możemy się zapisać na walkę, niech będzie. Ty właśnie, bo u makaroniarza też jest coś do zrobienia. I tam awans, żeby dostać, żeby to popchnąć dalej. By też się to przydało. Ale na razie joga miała być. To idźmy jogę poćwiczyć. Cześć, gotowy na lekką rozgrzewkę? Nie dam się nabrać, po naszej ostatniej walce trochę mi zajęło, zanim odzyskałem siły. Nigdy nie widziałam, by dzikie zwierzę się nad sobą użalało. No dalej, kolego. Co? Czekaj, mam ją lać? Ona chce, żebym ją pobił? Fajne jest. Wie, czego chce. Ty, ale to skipuję, bo to nic jednak nie daje. Bloku też się biorę, tak? Tak. Ty. O, dobra. Kopa dostała. Czemu ja tak rzadko trafiam? Ty, Thornmail oddaję. No już ma 40 HP. Jak ona śmie się bronić? Bo to trening. Poza tym nie założyłem koszulki odpowiedniej. Wtedy by nie mogło się bronić. Padła z wrażenia, że taki twardy jestem. Nice. Wow, tym razem poradziłeś sobie dużo lepiej. Staram się nie popełniać dwa razy tych samych błędów. Na przykład wiem już, że nie należy głaskać kota pod włos. Teraz już wiem, że jesteś miłym facetem. Może chciałbyś wpaść na moje zajęcia fitness? Szczerze mówiąc, ostatnio jestem dość zajęty. Mama trzymała mnie w domu przez ostatnie 20 lat, a mój ojciec tajemniczo zniknął po wygraniu najbardziej odjazdowego turnieju na świecie. Mam teraz dużo, dość dużo na głowie. Dobra, rozumiem. Wygląda to, że znów będę uczyć sama. Fitness nie jest tutaj popularny? Nie. Te leniwe bęcwały wolą neurotrening od starego, dobrego fitnessu. Może po prostu wstydzą się ćwiczyć razem. To co mam zrobić? Nie mogę trenować każdego osobno. A może jednak możesz? Jak? Oglądałem trochę starych filmów z moim kumplem Henrym i agent Smith nigdy nie zmęczył się umieraniem, niezależnie od tego, ile razy
z Henrym oglądaliśmy tamtą kasetę. Czyli co, vlogerką będzie? Chcesz powiedzieć, że mogłem nagrywać moje lekcje? Właśnie. To może zadziałać. Dzięki za pomysł. Nie ma sprawy. Dzięki za wspólny trening, koleżanko. Przynajmniej to złapał, ten znak. Zazwyczaj ten debil, którym gramy, nie łapie nic, ale tutaj... Chociaż wie, że już jest jakby poległ. F. F dla niego. Chyba, że nie. I może coś dalej. Świetnie, po prostu prosto do friendzona. Aha, dobra. Czyli dobrze złapał. F. No niezły trening. Ja pierdziele. No i loj, no. No niestety, niestety. Tutaj coś jeszcze mamy, jakiś wątek. A, czekaj, to było w kanałach? Nie wiem, co to jest. A nie, to po prostu nie jest jeszcze odblokowane. To trzeba kolejny awans. Tak, to zrobimy chyba awans tu i awans u makarona też. Żeby pociągnąć, popchnąć ten wątek dalej. Zrobimy jak najwięcej wątków przy tym pierwszym przejściu gry. Aha, i tego profesora też. A może wyremont, tylko wyremontowanie to jest chyba końcowa. A może wyremontujmy to teraz? Ilo? Tylko mieliśmy się spotkać w opuszczonym domu o 22. To na remont idziemy na razie. Weźmy się trochę za to. No to widzę, jest easy. Ty, a my coś za to możemy? Pewnie dopiero za wyremontowanie na fulla będzie jakaś nagroda, nie? Tutaj. Chyba, że to tylko z kaset jest. Te rzeczy tutaj to dość use. Znaczy to jest ok, że mniej HP się traci po walce. No ale kto wie, jak będzie dalej, czy to w ogóle jest opłacalne. To jest ok, zwiększa ilość itemów w ekwipunku, to możemy wziąć. To raczej będzie useful przez całą grę. To daje tylko jednego slota, niestety. Myślę, że więcej. Punch Club dopiero odpaliłem. Punch Club i to wiesz? It był oglądany do tej pory. No dobra, popracowane. To teraz trochę nic jeść. I można iść do tego opuszczonego domu. Energia może, nie wiem, czy tam nie trzeba się będzie bić. To tak na wszelki wypadek się zdrzemnijmy. Delikatnie. To chyba wpływa na stan energii na początek walki. Dobra, idźmy. Jesteś sam? Ta. Nikt nie siedział ci na ogonie? Nie. Pomaga, że nie mam ogona. Świetnie. Jest coś, co powinieneś wiedzieć w wolnym czasie. Jestem hakerem. Brzmi super. Wiem, więc mogę dla ciebie zhakować system PDC za odpowiednią płatą. Czy za to nie można iść siedzieć? Można. Ale nam się to nie przydarzy, co nie? Załatwimy te sprawy gładko, nikt nie zauważy. Jak? Mogę zwiększyć liczbę PDC, które otrzymasz za wygrane walki ligowej. A po co mi to? O ile? Im większa będzie różnica między PDC przeciwnika twoim, tym większa nagroda. To co muszę zrobić? Plan jest prosty, jak scenariusz filmu ze Stevenem Seagalem. Najpierw zapisujesz się na walkę ligową, potem odwiedzasz mnie tutaj, płacisz za usługę, wtedy zostajesz... Dostaję tylko wziąć udział w tej walce? To jest do dupy, jak to mówi Bobo. Ale to jest do dupy, co ty na to? To jest useless, bo ja i tak tego nie potrzebuję, bo bardzo szybko mi te punkty lecą. Chyba, że tego się nie da inaczej zrobić. Swoją drogą, czy zastanawiałeś się już na swoim chipie jakieś zainstalowałeś? Co zainstalowałem? Najlepszą rzeczą posiadania chipa jest oprogramowanie. Łatwy sposób na zdobycie wzmocnień. Z lotniczego. Niektóre programy pomagają w pracy.
Zapytaj dowolnego mieszkańca miasta, wielu z nich możecie zainstalować coś przydatnego. Mógłbym ci wgrać mój najlepszy program zainteresowany? Co ten program robi? Przesyła powiadomienia, dzięki którym nie zapominasz zhakować następnej walki. Ile to kosztuje? Dla ciebie, stary, będzie zupełnie darmowe. Ale po co mi to? Tego nie chcę. Pytanie, czy to hakowanie będzie potrzebne, ale... No mogę to wziąć, jak jest za darmo, tylko pytanie, bo to może na coś wpłynąć, kto wie, no. Co jeżeli on potem jakoś będzie mnie szantażował? Nie wiadomo, na fabułę, mam na myśli fabułę. Typ jest jakiś szemrany. Ty będziesz? Dobra, zrób to. Zabierzmy się za to. Specjalny program małego Bobo sprawia, że życie jest fajniejsze, przyjemniejsze, bardziej zaczipowane. Będzie przypominać możliwości hakowania. Cześć, tu jest opłata jakaś, nie? Zgadzam się na warunki, chcę otrzymać pomoc. Pozostawiam PDC do dyspozycji małego Boba, widzisz? Ty, on mnie chciał skamować, jakbym tego nie kliknął. Ty, ja tego nie biorę. Mówię ci, że on mnie wydymać chce. Zmieniłem zdanie, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Pieprzyć cię w dupę. Ale spróbuję sobie coś serio zainstalować. Na przykład na siłownię. Albo do pracy. Właśnie, przy okazji popracujmy chwilę. Masz może jakieś oprogramowanie dla pracownika? By pracowali lepiej? Oczywiście, towarzyszu. Muszę przyznać, że kiedyś sądziłem, że najlepszy sposób na produktywność to mocny kopniak w tyłek. Ale Dynamo mi to wyjaśniła. Właściwe oprogramowanie sprawia, że pracownik może zginać. Zginać cuda. Tym programowaniem jest Wostok 69. Specjalny program dla naszych zaginaczy. Sowiecka jakość. No to niezła. 20 dolców, a dzięki temu, że będziesz lepiej zginął metal i wydajnie pracował, ten wydatek szybko ci zwróci. Stoi. To słowa człowieka, który potrafi wygiąć świat. Czekaj. Poprawiona reputacja u mafii, twoja siła rośnie na twoich oczach, zwiększa twoją skuteczność w pracy. No fajne! Chwała przewodnikom pracy. O kurde. Zobowiązuję się nie wysyłać tego oprogramowania osobom trzecim, czwartym albo piątym. Dobra, masz. Proszę bardzo, Wostok 69. Teraz możesz na własnej skórze się przekonać, co oznacza sowiecka jakość. Czy też raczej co oznaczała w czasie przeszłym. Się okaże, że to gówno jest jakieś. Gdzie my te efekty mamy? Nie powinno ich tu być? Ja mam ten chip już? Ja mam ten chip? Ty, chyba że on jest tutaj. Czy nie? Ma... A, tu! Rzeczywiście. Mogę to wyrzucić nawet. Dobra, fajne. Popracujmy teraz. Tylko kupię od niego przy okazji to, bo mamy 3 sloty teraz. 44. Ile było wczoraj zarabiania? 40? Czy też 44? 100 mamy reputacji w ogóle, to dało 25, 40, czyli to dało awans. Pytanie, czy to jeszcze daje, że szybciej siła rośnie? Tam było coś takiego napisane. Nie, nie było 48. Na dziś wystarczy? Pieprz. A siła nie będzie rosła, bo w dupę... W
My jesteśmy na minus, ty. Zróbmy tak. Trzeba to 17 odbić. No to też szybciej nie rośnie chyba. Wolno ta siła dość rośnie. Tyle samo zarabiasz, szybciej robisz? Nie wiem, ile było, serio ci mówię, nie wiem. O, rzeczywiście, rad training, no. O kurde. Żarcia nie ma. Piesek ma, przecież pokazywałem. Piesek ma full. Dobra. Ma jeszcze 31 dni. Dobra, odpocznijmy chwilkę przed robotą. Ale też trzeba popracować w tych innych pracach, żeby te wątki pchnąć. Ale wiesz, trochę tu jeszcze poróbmy z tym chipem. Chcę zainstalować twoje oprogramowanie, zwiększyć wydajność. Czy ja tego nie mam? To po co to jest do kliknięcia dalej? Nieważne. Teraz będziemy mieli walkę idealnie, to nie muszę pić tego energolo. Jakbym wywalił, aha. Na dziś wystarczy, towarzyszu. Wróć jutro wieczorem. Okej. Okay. Bijemy się z chłopem. A, znowu z szalonym czadem. On był cienki. Dobra, poskładajmy peta. Ale dostał 48. Czemu tak mało się odbiło DMG w niego? Czyli jednak ma to znaczenie. Jak dam 3 tu, bo się nie wszystko odbija jednak. Dziwne, ale okej. Ta no. Wiadomo, no to jest tylko 6 DMG, ale zawsze tam coś dołoży. O, padł. A to można tylko jedno na raz mieć? Auć, ten gość potrafi walczyć, co? Hej, po czyjej ty właściwie jesteś w stronie? Wiesz, że po twojej, dzieciaku, ale musisz dać fanom dobry powód, by ci kibicowali. Używałeś już naszego sprzętu do neurotreningu? Ta, ale... Gdybym był młodym zawodnikiem, bez przerwy bym go używał. Możesz też skorzystać z elektromagnetycznego... Puff, dupę! Skip! Za dużo! Old crazy. Za dużo do czytania. Dobra, wypieprzaj. Z tym maleństwem będziesz mógł ćwiczyć jeszcze szybciej. Aczkolwiek wierzę, że to wiąże się to... Co się w nim zepsuło? Nie mam pojęcia. Ten głupi mechanik zdaje się... Nie mogę, no nie da się. Jakoś uszkodzone napisy są. Zobacz, leży coś tam, zapytaj kogoś. Dobra, zapytam, zamknij mordę. Co on do mnie powiedział? Dupę go nie słuchałem, nie wiem co on chce. On mi chip sprzedaje, czy nie? Masz mu... A, teraz. Cieszę się, że pytasz. Nasze siłownie ma świetne propozycje dla młodych zawodników, takich jak ty. Sugeruję program pomagający dostosować się do neurotreningu. Nie chcę się przechwalać, ale sam go napisałem. Oj, prawdziwy z ciebie haker. No co ty? To co ten twój program robi? Pomagać się skupić, sprawia, że neurotrening... Ale muszę cię ostrzec, zwykłe ćwiczenia będą mniej skuteczne. Dobra, skipuję to. Nie biorę tego, ale no. Sam napisałem ten program, no i no niby wszystko działa. Dobra, do... Kurde, dziadu stary, mi pieprzysz!
Ale on mnie wnerwia, teraz $8, niczego teraz nie potrzebuję. Talking Club. No chłop pieprzy, ile pieprzy, nie mogę go słuchać. Ja tego neurotreningu nie chcę, lepiej się ćwiczy z starym sprzętem. Tam się dało z kimś pogadać, a to chyba ten mechanik był. Nie, nie biorę tego za $8. Śmietnika pieprzonego. Ja i tak nie będę tam ćwiczył. Walkę wygraliśmy, możemy wrócić. Czekaj, miałem żarcie? Mam żarcie. Natural training, no. Chłop mi ciśnienie podniósł tym pieprzeniem. Na poważnie ci mówię, bo on takie badziewne rzeczy do mnie gadał ten dziad. Ja już z nim nie gadam do końca gierki, jak się nie dało. Wyprowadził mnie z równowagi, śmietnik. Dobra, szybko trzeba dopakować i idziemy do pracy jeszcze. Chłop niepoważny, no. To mało mówiąc. Trzeba na pewno iść do kanału, bo tam były jeszcze wątki. Do zrobienia. Idźmy do roboty. Dobra. Dobijmy może ten awans i albo będziemy, albo dokończymy wątek z makaroniarzami, albo dokończymy wątek z wyciskaniem tych larw. Który z tych zrobimy? Ty, ale tu siano bardzo dobrze teraz leci. Prawda, ładnie. Ty, a może kasetę za 400? To też by dobrze dało. Tak myślę. Taka kasetka jakby wjechała na łeb. Kurde kusi. Pytanie, czy siła się odbiła podczas pracy? Tak. Okej, okay. Czyli git wszystko. 18, zaraz na 18 mamy nowy hit. Czy tam, nie, na 18 było... Jakieś tam stalowe czoło, czy coś takiego. Dobra. Sekundkę pośpimy. Coś tam upędzlujemy przed robotą. Dobijmy ten awansik. Awans to jest jeszcze 5, tak? 6. Za chwilę wpadnie, stówka. Kurde, a może serio kupić tą kasetę, jak ta stówa wpadnie? To nie wiem, czy się chce spłukać do zera. Czy w tym momencie to będzie dobre wyjście. Pieprzmy dwa szejki. Kupmy już na potem. Żarcia też dużo w domu. Wszystko jest git, serio. Dobry, widziałem, że zbanowali ci filmy Disco Polo. Co jest śmieszne, bo ty tylko reagowałeś. No niestety. Napisałem do nich, nie? Na razie chyba bot mi odpisał, ale jak mi odpisze jakiś człowiek, to może się uda, żeby odbanowali i pozwolili reagować. Liczę na to. Wstawiłem 10 odcinków z tego, no i nagle zbanowali wszystko. Sadgę. A ja tak miło reagowałem na ich program piękny. Za słabo reagowałem? Jak za słabo w dupę reagowałem? Jestem topowym reaktorem. Dobra. Topowego reaktora nie mogą tego. To za słabe reagowanie. Giga reaktor. Co ty gadasz, Kamil? Dobry program.
taką rydę. Dobra. Dobra, to tak, wypijmy to. Jedno wystarczy. Kupmy na potem. Z do marketu. W ogóle stać nas na tą kasetę, ale nie kupujmy, bo 400. Poczekajmy jeszcze z tym. Poczekajmy jeszcze z tym chwilkę. Może dobijmy 8 siły i pójdźmy popracować na którąś z tych prac. Może do makarona, bo akurat będzie noc. Bo ona chyba była od 19 albo 20 ta praca. No, 15 tego. A i chyba nowy skill możemy dodać. Ale bardzo szybko ta siła teraz leci. Jak do tej pracy mamy ten chip. No 18 siły, o tak wpadło. Cały punkt siły nowy. Nie wiem, czy nowy nie był za 19 teraz. Nie, 18. Pancerne czoło. Weźmy to. Modyfikator obrony. Zmniejsza obrażenie otrzymywane, gdy nie blokujesz ciosu ani nie robisz uniku. Czyli tak, to nam zwiększa obrażenia w nas, a to zmniejsza, czyli raczej chyba na zero wyjdziemy, ale będziemy mieli Thornmaila, więc git. I to będzie nowy cios, który mocno odda. Mocno, jeden taniej energii, ale w przyszłości na pewno będzie o przełożenie. Tak liczę na to. Ty, ale ten styl walki, jak to wezmę, to jak to ma działać? Bo ja tego ustawić nie mogę sobie tutaj nigdzie. Nie wiem do końca, jak to działa. Nie wiem, Just Loser. Ta gra nie ma nic do tamtych starych gier, bo tamte stare gry to... Ale kiedyś może Aladynek wleci. I dobra, idźmy tutaj za dyszkiem. Pasyw to jest? To chyba tak. Chyba musi być pasyw, no. W ogóle nie mamy nawet podstawowego awansu. No trochę zajmie, zanim pociągniemy ten wątek dalej. Ale dobra. Chcemy zrobić jak najwięcej wątków na pierwszym przejściu gierki. Co jest? Ty, on... Ile kosztuje to gówno, co my kupujemy? Też 25 czy 15? Bo to daje 20 szczęścia. To kosztuje ile? Nie pamiętam, ale to daje 10. To jest gorsze niż tamto, jak tak patrzę. Tylko to kosztuje aż 75 reputacji. No ale raczej i tak to zmaksujemy. Ale lepsze jest, tylko czekaj. Tak, to jest do kieszeni. Fajno, fajno. Dobra, jutro tu wrócimy. Możemy w tym czasie też lecić ten wątek, żeby dwa robić. I przy okazji też siano będzie leciało i skille. Bo podczas tych prac skille cały czas lecą. To chyba się od rana da, no. I teraz tak, awans tu będzie. Ja pierdzielę, dużo tego. Ale wytrzymałość chociaż będzie leciała, no. I sianko leci też w porządku. To my będziemy musieli chodzić na złomowisko na noc. Kupić więcej tego. Żeby nam nie spadała ta zadowolenie. Żeby ta praca była cały czas efektywna na maksa. No to na spokojnie. Mamy już 500 dolarów. Teraz pyk.
teraz tak, kupmy to. Na razie nie używajmy tego. Mamy tyle szczęścia, że nie ma sensu. Pojedźmy sobie tu. No, na razie róbmy taką, takie kółeczko. I pracujmy w ten sposób. Grałem w nowy tryb w lidze. Ja w ligę nie grałem już 2 miesiące albo więcej. Także no nie grałem, nie grałem. Zagrałbyś Four Days to Escape. Taka pikselowa gierka trochę nawet. Na 1-2 stream. Nie wiem, nie widziałem jej nigdy i nie słyszałem o niej. Jak oddaję to może. Chyba żarcia nie mamy, to kupimy. Cztery, ok. Pyk. No tak, musimy teraz nie na trening, tylko do roboty. Na wyciskarę. Ale my nawet na jakiś plus nie wychodzimy, mimo że dwie roboty, przez to, że kupuję ten jak to się nazywa, kwas chlebowy. Coś drogi jednak, jak się w tych gorszych pracach jest. No ale co no? Dwa etaty. Trzeba zapieprzać. No jak teraz to wypiję. Teraz trzeba to kupić. Tak wychodzi... nieefektywnie. Znaczy efektywnie z tym, że pchamy... dwa wątki naraz, ale siano to coraz gorzej, zobacz. No ale wiesz, robimy dwa wątki naraz, więc tyle dobrego. Teraz awans w ogóle tu będzie. To jest chyba ten awans. A może pobić, mówiłem ci, nie pójdę póki nie oddasz mi pieniędzy. Wszystko w porządku? Tak, ale wyjdź. Wejdź od tyłu. Pracujesz w tym okropnym miejscu? Oddajcie moje pieniądze, to jedzenie było obrzydliwe. Spokojnie, musi być jakiś rozsądny sposób, by rozwiązać ten problem. Awansujesz, jeśli zbijesz tego gościa. Rozsądny sposób, umowa stoi, dobra. To jakiś tupy pet. Się go połamę. Zobek, chłop dostaje hita. A pancerne czoło mieliśmy wziąć. Chyba, że to już działa, nie trzeba tego układać. Chyba tego nie przetestuję. Nie, dobra, się tam chapa. Aha, to działa. A nie, to jest tutaj. No tak, zmniejsza obrażenia, gdy nie blokujesz ciosu, ani nie robisz uniku. Czyli my wypieprzamy unik i cios. Czyli wyjdziemy jeszcze na plus energią. A czekaj, zmniejsza szansę przeciwnika. Większe szanse na przebicie się przez blok. A nie, to jedno możemy brać. On ma uniki, więc manewr mylony, cy. I tyle. To nie jest cios, to jest jakby mniejsze najemnie we mnie, nie? I trzy szczęścia za pobicie peta. Auć, chyba jednak się myliłem. A ty miałeś rację. Nagle mu spakowałeś, nie? Dzięki 45. Cześć. Jak to się czytało? Kurde, nie pamiętam. Dzięki za 6 lat. Udowodniłeś swoją wartość, niech będzie. Bądźmy dalej. Coś tam. Dobra, dał mi awans. Nieważne. Jeszcze jedno. Tak? Mógłbyś być trochę bardziej zwinny. Mogę ci polecić specjalną szkołę walki. Jaką szkołę? Taekwondo. Starożytna sztuka walki. Dobra, to jest podręczność, po prostu styl. Pracuję nad mięśniami, by móc używać tej szkoły jak najlepiej. Dobra, dziadu, nie ma za co. I tak tego nie będziemy grali, ale możemy zerknąć, co to ma. Przywraca więcej energii, większe szanse na udany unik. Odzyskujemy punkt energii, gdy unik się nie udaje. Gdy zostajesz zagoniony w ruch, każdy atak ma małą szansę na odepchnięcie twojego przeciwnika. Wydaje się słaby to styl walki. Ten się wydaje dużo lepszy i mój. Ale kto wie, no.
jakby to wymasterować. Może git. Dobra, ile on teraz płaci? 32. Ale co? 45 też, okej. 45 po prostu się czyta. Dziękuję bardzo. Proszę ich. Starczy już tego, okej. Nie wiem, czy żarcie mieliśmy. Mamy niby 6 żarcia, to niech leży. Pójdę na pierwsze, bo i tak od 8 jest tam ta praca. Oprogramowanie jakie ma? No do tej pracy lepszej, na zręczność. Pewnie trening zręczności, to ja go nie chcę. Ja chcę trening siły lepszy. To nawet tego nie patrzę. I nie wiem, hardki, ciężko powiedzieć, wiesz? A po co ja tu wchodzę, ja nie będę ćwiczył. Mamy w ogóle to przy sobie? Mamy 3. Jedno można obalić. Dobra. I tutaj też coraz bliżej. Awan Siku. Ale są wody, raz jak się chcesz wszystko, co możesz bez problemu przejrzeć. Co on bije? Robaki. Wyciskam je i jest z nich mionysz. Na tym ta robota polega. No tak, rakiet, ale to wiesz. Chyba jeszcze wszystkie są z Gothica, nie pamiętam. Dobra, lecimy dalej. Niestety tej gry nie ma na Enebie i nie wiem, czy będzie. Jedynka jest, chyba 3 złote. A nie, no pewnie będzie, ale dziwne, że nie ma na premierę. Zazwyczaj gry na jakieś duże na premierę są. Chyba, że to nie jest duża gra, tylko ja jestem w banice. Ja żyję w bańce po prostu. Kurde, miałem iść tego kupić. A nie, my mamy 2 jeszcze, okej. Wypijmy. Ty, a może jakiś tego? Żeby się spać nie kłaść. Jakiś energi... Ty, w ogóle mamy 500 golda. Ty, wydaje mi się, że po tym awansie to jest już lepiej niż było. Czyli chodzi o sianko. Jest na Enebie? Serio? Aż zerknę. Ty, jest! Rzeczywiście, widzu, przepraszam cię. Jest! Jest i to jest taniej o 20 zł, co do Steama porównując. Widzę, wybacz mi moją głupotę. Ja pierdzielę. 70 zł na Enebie, 100 zł, 92 zł na Steamie, także polecam. Argentyna, no to jeszcze można tego zdublować efekt. Dzięki widzu, że napisałeś, wybacz, dzięki Kamil, chyba VIP-ek za to. Co, jakiś VIP-ek? Dzięki za tego, ja serio myślałem, że nie ma. To już jeden dzień po premierze, 2 dychy taniej. I to jest piękne, i to jest piękne. Dobra. Idźmy zjeść, co? Ty, ale jak ja zjem aż tyle, to będę krócej w robocie. Na razie nie jedzmy tego. Tak, bo to też 25, to tam to daje 20 szczęścia. Fajne. Fajne, fajne. Ja byłem w opuszczonym domu. Tam chipa chłop daje jakiegoś useless.
tylko niby 5 jedzenia, ale 20 szczęścia. No pytanie, co będzie lepsze na dłuższą metę, nie? Jak to Hardkiss? Która? Kurde, dobiliśmy ten dzień? Chyba tak. Nie bierzmy tego. Ty, ale nie wiem, czy i tak się nie będzie bardziej to opłacało, przez to, że to daje więcej energii tego i głodu. Przez co ja praktycznie spać nie muszę, bo ciągle lecę na tych wywarach z kwasu chlebowego. Zero spania, chłopie, tylko praca na dwa etaty i żłopie kwas chlebowy hektolitry. Piękne. Czy Henry ma jakiegoś chipa? A, mogę zaraz zerknąć, zaraz zerknę. Czekaj. No rzeczywiście, już prawie 700 jest, powoli na plus, no. Ty, ładnie to wychodzi, ładnie. Kasetę? To jak już zakończymy te dwa wątki, to kasetę wezmę. Ja bym najlepiej i tak wychodził na plus, pracując u ruskich. Ale no, dwa etaty jednak, już na tych awansach wyższych, lepiej, no. Tutaj kolejny awansik będzie za chwilę. Ty czekaj, a ja u śluzaków ile brakuje? Tam jest chyba prawie max. A w realu ty, kwas chlebowy ma kofeina? IRL? Kiedyś chyba to piłem, ale to takie średnie było w smaku. Takie dziwadło. W ogóle energia nie spada przez kwas chlebowy. Nie wiem, kiedy ja spałem ostatnio, ale to dobrze. Ohydny jest kwas chlebowy, no jest dziwny, naprawdę. Ja go dawno temu bardzo piłem. Nawet nie pamiętam, jak już to smakowało. Nie opiszę już nawet smaku. Co ty gadasz, Pluki? Serio to jest tego typu? W sensie tak byś to opisał? Czekaj, pójdźmy do domu. Zróbmy tak i zróbmy tak. Rusycy. No powoli grindzik zaczyna oddawać. Sianko. Nie pijmy tego teraz, idźmy tam. Siema, okej, witam. Dobra, lećmy dalej na makaronie. Zobacz, jak leci z makaronikiem. To będzie teraz ten ma... Nie, czekaj, to jest połowa. Ty, to potem jeszcze jeden był. Ruski też tak był. I od razu do roboty jedziemy. Tamty. Ja pierdzielę, nie ma jak. Godzina jeszcze. Gdzie ja godzinę? Gdzie ja mogę iść, żeby godzinę tylko zmarnować? Muszę zrobić tak. Patrz. Żeby równo o 8 do roboty pójść. O, jest równo 8. Wydaje mi się, że w którejkolwiek pracy, ogólnie najlepszym metodą, bo my robiliśmy od początku na kilka prac, później dopiero tylko u ruskich, najlepszą metodą jest lecieć
Na drugi czy na trzeci awans? Chyba już na drugim można kupować rzeczy, to zająć szczęście. I wtedy ta praca to tak zaczyna oddawać. Taka efektywność jest popieprzona. Co z pieskiem? Ma jedzenie jeszcze. Na miesiąc mu nakupowałem, bo ja już bogaty. Ma 7 stylów na koncie, takie o. Dobra, chłopie, jaki przepych. Jeszcze jeden do awansu, jutro awansik. Raczej dzisiaj. Bo o 20 tu wrócimy. To idźmy na pieszo. Ty, jakbym tu na pieszo poszedł, to od razu będziemy mogli pracować. Zróbmy tak. Wiadomo, o 9 dotrę, ale luj. Przynajmniej dyszki się nie zmarnuje. Aj, tu od razu awans. Dobra, ty. 8 stylówek taką. Słyszałeś, co zrobiła wczoraj Straż Graniczna, tato? Ta, to naprawdę irytujące. Powinniśmy podziękować im za ich ciężką pracę. Co? Może przygotuję Chyba powiedział irytujące, czy ja źle przeczytałem? Coś, co wzmocni nasze dzielne służby. Świetny pomysł, wezwę kuriera. A inspirujące! Zwariowałeś, usługi kurierskie w tym mieście są beznadziejne. Hej, wyciskaczu. Ta. Możesz coś dla nas dostarczyć? Nie ma problemu. Weź specjalny lunch i zanieś go na most, a ja w międzyczasie pomyślę o tym, by dać ci kolejny awans. Oślizgła i gastronomiczna chwila później. Ja pierdzielę, o 19 dopiero. To ja coś opieprzę w takim razie. I poćwiczę chwilę. Ławeczka jakaś, ty, bo my w ogóle nie mamy tego. 18 punkcików trzeba odnowić. Dobra. To teraz to teren zastrzeżony. Mów, co tu robisz. Przynoszę prezent od firmy Bobo i synowie. Prezent, mówisz? Ta, w ramach podziękowania za waszą służbę. Popatrzmy. Dobra, dobra, coś tam. Przekaż wyrazy uszanowania. Czekaj. W sumie on ma tylko jednego syna. Ta moc, ta czysta moc. O nie, chyba wiem dokąd to... Co się w tyłku dzieje? Dobra, pobijmy kiepa. Nie, to jest lesz raczej, nie? W ogóle dodatkowy punkt mam, no i teraz 5. Mieliśmy 4. Te punkty to jak pojebane lecą. Chłopa 50 HP po pierwszej rundzie, ty no. On został zmiażdżony. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale dzięki za pomoc, dzieciaku. Szkoleczko w dupę. Dobra. Mało energii mamy. A nie chcę iść spać. Idę wypiję przez 2 energole. Trzeba sobie radzić. Już powoli mamy siano. Powoli jesteśmy człowiekiem sukcesu. Rozumiesz? $50 na lunch wydane i do roboty. Kup kasetę, zaraz.
Tutaj też awansik. Jak to zgubiłeś? Jak chcesz, to mogę za to przeprosić. Oczywiście, że chcę. Nie, zmieniłem zdanie. Sprawię, że cię zwolnią, ty rozpuszczony dzieciaku. Ach, gdyby tak płacili mi za każdym razem, kiedy to słyszę. Zaraz w sumie tak jest. Co się stało? Ten wybitny młody człowiek właśnie zgubił nasze świeże składniki. Świeżym bym ich nie nazwał. Bądź wreszcie cicho, poskarżysz się twojemu szefowi. Dać ci jego numer? Mam go zapisanego w kontaktach jako tata. Mogę poszukać tych składników, ale chciałbym dostać za to kolejny awans. Oczywiście, ale wróć zanim pojawi się mnóstwo klientów. Dobra, zamknij mordę, wiem, że wściekasz, bo wszystkie tak samo te wątki się kończą. Dobra. Na pierwsze idziemy, szkoda energii marnować, bo jeszcze potem trzeba popracować. Jest foliarz. Stój, kto idzie? Przepraszam, szukam kartony ze składnikami. Kolejny intruz pragnie pozbawić nas naszych łupów. A dałbyś mi ją, gdybym ubrał się tak jak wy? Zrobienie kostiumu z folii nie jest takie trudne. Dziesięcioletnie dzieci są w stanie to zrobić. Cicho, z folią czy bez, prędzej umrę niż dam ci mój karton. Dobra, czyli muszę cię nakopać. Ale on jest cienki, w dupę. Ja to zabieram, bo on nie, kulników nie będzie robił. Ty no chłop jest... Niby za 34 uderzył, ale zobacz to. No totalny Pecisław. Połamany będzie. Drama. Dobra, easy. Okej, okay, poddaję się, weź to sobie. Super. Pyk, 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 pyk. Dobra, idźmy tam. Masz ten karton. Odzyskałem skrzynkę, ale obawiam się, że będziemy musieli ją wyrzucić. Śmierdzi ściekami. Te składniki nie nadają się do spożycia. Chciałeś awansować, prawda? Ta? Świetnie, to zapomnij o wyrzuceniu czegokolwiek i zabieraj się do gotowania. No dobra, no w sumie ta wpieprzy się magii do tej zupy i loj. Wszystko da się zjeść. Ty, a on 75, to jeszcze jeden awans. No i trzeba lecieć to robot. Dobra, dobra, nie pieprz. Witam, witam Padex, witam. Kupmy trochę tego. I z dwa energolki. Leki matki? Przecież już jej dawno temu dałem te leki. Co, była nowa opcja do kliknięcia? Co w tym było? Nic takiego, trochę witamin błonnik, eksperymentalne serum wzmacniające. Policjant, który to zjadł, oszalał i próbował mnie zabić. To pewnie przez błonnik. Tak czy inaczej zyskujesz na awans. Dzięki. Właśnie, co on ma do kupienia? 30 energii za 15. O ja pierdolę. Ty. Tańszy niż energetyk daje 10 energii więcej. Czy 2, czy 15. Zarąbiste to jest. Jest bardzo tanie. To 42 głodu za 28, ale nasze... Ty, w sumie tak, bo nasze daje 40 głodu za 25, a to jest do kieszeni.
więc czasu nie marnujemy. Też spoko, no. $5 tańsze daje 10 więcej, zarąbiste. A, tu już mamy na fulla. I teraz, żeby mieć 100, musiałbym chip kupić. Okay. To już tutaj nie będziemy pracować, ale możemy przychodzić po te energole tutaj. Bo są fajne. To ja już chyba nie będę spał w tej grze. Już jest ten etap gry, powoli się zbliża, że nie śpisz. Tylko zapieprzasz. To mi się podoba. Powoli zaczyna się najlepszy etap gierki. Jedzenie ze szczęścia u makaroniarza. Wiesz co, nie no, dobiję tam i tak wątek do końca, wtedy będę to kupował. Na razie kupujmy to. Dobra. No ta 75, to fajne jest. 30, ty to daje 35 energii. 120, nie, to lepiej tamto jedzenie i tamte energole i wychodzi najlepiej, no. Dobra, no to teraz full trzeba makaroniarza. To tam już jedziemy pracować, żeby niepotrzebnie tam nie chodzić. Może by u ruskich to, a nie, u ruscy są na noc. To chyba będziemy ćwiczyć w dzień. Po prostu, to przy okazji siłę się dobije. Bo na 20 jest nowy hit. Jak chyba jeden chip się da posiadać. Tak mi się wydaje, ciężko powiedzieć. Więc jak kupię tutaj, bo da się usuwać chipy. Znaczy nie wiem, może się da jednak więcej. Już myślałem, że nigdy nie zagrzebię. Wykazałeś się przy piecu. Dobra, dobra, zainstaluję ci nasz specjalny program. Dzięki niemu będziesz w stanie lepiej potrząsać makaronem. Będziesz przez to trochę mniej śmierdzony, cy. Niemożliwe. Powiedziałem trochę. Ale co ważniejsze. Vibrositko zwiększa twoją wydajność pracy. $20 za instalację. Nie mogę zainstalować i upomnieć się korzystać z innego, no właśnie. Dobra, skip, skip. Nie zmieniam, bo nasze daje szybsze trenowanie siły, a to daje zręczność, ja zręczności nie potrzebuję. No to nie, to po prostu dokończymy ten wątek i tyle. W nocy możemy chodzić na... trenowanie w domu chyba i tyle. Znaczy w dzień, a tam o 19 pójdziemy, nie? Chyba to będzie najbardziej opłacalna metoda. Ja pierdziele, matce się skończyły dropsy. Bij na harał na łeb. Remont? To też możemy remont w sumie, no zależy. Właśnie, czekaj, kawa 20 i 12, no tak. Kaseta? To już dokończę ten wątek i potem tą kasetę wypiję przymysłem. Dajesz szybsze wbijanie siły w pracy u mafii, to skoro i tak nie musisz robić u mafii i nie no, ale ten awans to ja zaraz będę miał. A to daje też nie tylko siłę wbijanie u mafii, tylko ogólnie twoja siła rośnie na twoich oczach. W ogóle musimy odbić siłę, bo jakby teraz była walka, nie mielibyśmy siły, żeby się bić. Izak Brotato Arena. Brotato raczej nie będzie. Izak prędzej, ale też nie wiem. Kiedy? Klasik. Chyba tam o 19 się da robić. Więc szybciutko to zjedzmy. I idziemy zabić. Pyk. I lecimy. Trochę to zajmie, ale siano wpada, więc git. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek!
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę